Raków Częstochowa będzie grał w Sosnowcu. Mowa tu zarówno o rozgrywkach europejskich, jak i polskiej ekstraklasy. Dziś została podpisana umowa w tej sprawie. Wszystko dlatego, że obiekt w Częstochowie nie spełnia wymagań dla rozgrywek grupowych europejskich pucharów. A ponadto niedługo rozpocznie się drugi etap jego przebudowy. Paweł Jędrusik. Na początek europejskiej przygody Flora Tallinn, to jeszcze w Częstochowie. Jeśli Raków wygra ten dwumecz, niewykluczone, że już spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zagra w Sosnowcu. W poniedziałek władze klubu podpisały umowę w tej sprawie z miastem i ArcelorMittal Parkiem. Wybór na Sosnowiec padł nieprzypadkowo. Mamy trzy czynniki, które były brane pod uwagę. Odległość jeśli chodzi o czas dojazdu, jakość infrastruktury od strony VIP-ów, jakości dla zwykłych kibiców, akustyki, czyli takiego, no, tego, co na stadionie jest najważniejsze, też cateringu dla zwykłych kibiców, który jest, tak naprawdę ta sama firma obsługuje catering u nas w Częstochowie, co tutaj w Sosnowcu, więc mamy utartą współpracę i znamy jej jakość. No i na końcu cena. Bo ta, zdaniem klubu, jest atrakcyjna. Raków na pewno chciałby rozgrywać tu mecze fazy grupowej, któregokolwiek z pucharów. Czy to Ligi Mistrzów, Ligi Europy, czy Ligi Konferencji. Oczywiście, o ile uda mu się do niej zakwalifikować. Ale w Sosnowcu będzie grał też mecze ekstraklasy, jako gospodarz. Wszystko dlatego, że jeszcze w tym roku ma rozpocząć się drugi etap przebudowy stadionu w Częstochowie. Miasto ogłosiło już przetarg w tej sprawie. Na rozbudowę obiektu składa się kilka modułów. Pierwszy to modernizacja boisk treningowych, czyli odwodnienie, również ogrzewanie, oświetlenie tych boisk. To jest dla klubu bardzo ważne, żeby ta baza treningowa była rozbudowana. Będziemy również rozbudowywać dwa budynki klubowe. Jeden będziemy nadbudowywać o jedną kondygnację, a drugi, ten najstarszy, remontować. Rozbudowa obiektu będzie kosztowała około 17 milionów złotych, z czego 8 milionów to ministerialna dotacja. Mistrz Polski mecze ekstraklasy rozgrywałby w Sosnowcu najprawdopodobniej jesienią. Zdaniem prezydenta miasta nie będzie kolizji z meczami miejscowego Zagłębia. Mecze pucharowe są najczęściej rozgrywane w tygodniu, więc tutaj tych problemów nie będzie. Mamy odpowiednią infrastrukturę do tego, żeby gościć więcej klubów, także żadnych tutaj problemów nie widzimy. Ten obiekt jest przygotowany na tego typu organizacje. W Częstochowie nadal czekają także na konkrety w sprawie dofinansowania rozbudowy stadionu, ale to już w ramach trzeciego etapu. Na ten cel pieniądze obiecał premier Mateusz Morawiecki.